Nasze nowości w tej chwili to są multimedia obudowy. Multimedia obudowy mamy trzy rodzaje. ATX, Micro ATX i mamy jeszcze całkiem nową serię, która dopiero wyjdzie po lecie. Micro ATX, Micro ATX, Micro ATX, te pół wysokości karty. Na przykład, jeżeli jest Micro ATX, Micro ATX pracuje cały czas na specjalnym zasilaczu SFX. Czyli jest ten klin jest ograniczony zasilaczem, bo 300 W, maksymalnie 350 jest koniec. Chciałem budować na to raz, zrobiliśmy tak, że pomimo, że Micro ATX, pomimo, że obudowa jest tak niska, że normalnie by pasowała tylko Micro ATX zasilacz, zrobiliśmy, że zasilacze pasują ATX. Czyli bierzemy normalną obudowę Micro ATX, Micro ATX z tą kartami, które są o połowę krótsze, niższe, można zabudować zasilacz nawet teoretycznie 1000 W. To jest, powiedzmy, ta nowość tych obudów. Wiadomo, że chiptek jest znany, że wszystko jest modularnie zbudowane. Na przykład tutaj jest, nie mam tutaj twardego dysku, ale twardy dysk wchodzi tutaj. No nie ma wiecie, wszystko. Są specjalne śrubki z gumami, które się wkręca na twardy dysk. Wkłada się go tylko w ten sposób, zamyka się i twardy dysk już jest zabudowany. Czyli low noise. Tutaj jedna obudowa w trzech kolorach. To jest obudowa zrobiona, która już jest na naszym rynku około 3 lat. Znaczy szasi. Sprzedajemy tego w granicach 2 do 4 tysiące w miesiącu. Nasi klienci nam prosili, żeby te złącza zrobić nie na dole, nie z boku, właśnie u góry. Bo jeżeli to jest typowy Office PC, to chodzi o to, że jeżeli wkłada się te kable, żeby to wszystko z góry szybko.